zgodziła, ale na drugi dzień powiedziała, że w ogóle mowy nie ma. Że ona żyła w Rzymie i zostanie w Rzymie. No bo myśmy jej tłumaczyli, że w Krakowie ma jak stypendystów, że to, że tamto, że tego. To w Rzymie właściwie już prawie nikogo nie ma. I powiedziała, że ją to nic nie obchodzi. Że ona żyła w Rzymie, kupiła grób w Rzymie i będzie pochowana w Rzymie. Karolina Lanckorońska napisała Wspomnienia wojenne, obejmujące ostatni okres jej pobytu w Polsce aż do wyjścia z Ravensbrück. W roku 2000 postanowiła wydać je za swojego życia w Polsce. Jak gratulowałem poczytnej i bardzo wymownej książki, mówię, to jest pomnik, który pozostaje dla potomności, to mi powiedziała, ja nie jestem zadowolona z tego. A ja mówię, dlaczego pani profesor nie jest zadowolona? Bo mnie zmusili to napisać. Ja mówię, ale wie pani profesor, podziwiałem pani profesor, że tak potrafiła godność człowieka, godność Polki i godność katoliczki zachować. To nie moja zasługa. Warunki i sytuacje nieraz do tego zmuszają człowieka. Także nic sobie nie przypisywała jako zasługi. Nie była w stanie wstać z łóżka i ksiądz udzielił jej komunii świętej, także ona była w postaci leżącej. Potem prosiła, żebym siadł koło niej, siadłem, żebyśmy, myślałem sobie, co, znowu pojedziemy do Lwowa, do początków wszystkiego, a ona do mnie mówi tak, niech mi pan zacytuje sonet Michała Anioła. To jest ten sonet ostatni, w którym on mówi o tym, jak już musi odejść z tego świata, że już się podróż jego ziemska się skończyła. A te słowa tego sonetu są właśnie takie bardzo wskazujące na to odejście i na pożegnanie i dojście do Chrystusa. Że te słowa brzmią, pędzel ni dłuto nie ucisza duszy. To znaczy, że nie uciszy duszy ani Michał Anioł, ani rzeźba, ani malarstwo. Bo dusza zwraca się tylko do krzyża, gdzie miłość najwyższa wyciąga ramiona. I to były jej ostatnie słowa. Chciała na przykład, kiedy była jakaś jej znajoma w Komarnie, chciała, żeby wzięła grudkę ziemi z Komarna. I to było jej ogromne pragnienie, żeby ta grudka ziemi z Komarna znalazła się w jej grobie. I tak została pochowana z tą grudką ziemi z Komarna i z krzyżykiem z Asyżu, który przechowała przez Ravensbrück, przez całe swoje życie. Ten krzyżyk jej zawsze towarzyszył. Także przywiązywała ogromną wagę do symboli, do sentymentów związanych przede wszystkim z Polską. Karolina Lanckorońska zmarła 2 tygodnie po swoich 104 urodzinach, 25 sierpnia 2002 roku w mieszkaniu niedaleko Watykanu na Via Virginia Orsini. Po niej można było rozpoznać, że jest prawda i że jest dobro i że jest uczciwość. Po niej można było poznać. Śmierć powinna być w nas ciągle obecna, abyśmy gardzili życiem, jeśli idzie o wartości wyższe. Z drugiej strony, abyśmy życie kochali, które możemy w każdej chwili stracić, w którym jest nam dane służyć naszym ideałom i świadczyć drugim. Ale termin jego zakończenia jest sam w sobie rzeczą zupełnie obojętną.